Nie żyje trzeci z poszkodowanych górników z kopalni Mysłowice Wesoła. Tragiczne informacje przekazał w środę rano wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Akcja ratownicza w kopalni została zakończona. Paweł Jędrusik. Poszukiwania zaginionego górnika trwały przez ponad 24 godziny. Do ciała poszkodowanego ratownikom udało się dotrzeć w nocy. To 43-latek z ponad 16-letnim stażem pracy. Przed godziną czwartą ratownicy dokopali się, tak można powiedzieć, do fragmentu ciała. Już był kontakt z tym poszkodowanym i po kolejnych kilku godzinach, mniej więcej koło godziny 7, udało się uwolnić tego pracownika i wówczas lekarz po przebadaniu stwierdził zgon. Do tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła doszło we wtorek w nocy. W wyniku wstrząsu w rejonie drążonego wyrobiska korytarzowego poszkodowanych zostało 13 pracowników kopalni. 10 z nich przetransportowano do szpitali. Z tych 10 osób, z ostatnich takich informacji wiemy, już 3 osoby są wypisane, wyszły do domu. W 2 przypadkach wiemy, że były robione zabiegi na tych pacjentach. Niemniej jednak ogólna opinia i stanowisko lekarzy jest takie, że nie ma zagrożenia życia dla tych poszkodowanych, którzy jeszcze się znajdują pod opieką lekarzy w szpitalach. Jeszcze dziś w kopalni ma zebrać się zespół do spraw zagrożeń, a najprawdopodobniej w czwartek lub w piątek zostanie przeprowadzona wizja lokalna.